Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki zbiorczy, lumpeksowy haul. Pokażę Wam również rzeczy, które udało mi się kupić ostatnio w sobotę właśnie, jak byłam w moim ukochanym lumpeksie. Mam zakupy z tamtego tygodnia i jeszcze z poprzedniego tygodnia, czyli gdzieś 2 tygodnie temu. Trochę tego się uzbierało. Teraz dopiero, kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy, które przygotowałam, żeby Wam pokazać, zorientowałam się, że nie pokażę Wam biżuterii, którą udało mi się kupić, która również będzie dla Was. Ale myślę, że to pokażę Wam, postaram się to jutro nagrać w filmiku z takim holem zakupowym, takim miksem, który udało mi się też poczynić w sobotę. Pierwszą rzeczą, którą udało mi się kupić już jakiś czas temu, jest to sweter taki biały. Słuchajcie, biały, lekki, zwiewny sweter. Bardzo fajnie wygląda, ma bardzo długie rękawy, lekko rozszerzane na końcach. Ja jestem, jeśli już lubię swetry, to są to swetry właśnie takie delikatne, lekkie, zwiewne. Nie cierpię takich swetrów bardzo mocno gorących, tym bardziej, że jak wiecie, na razie zima nie chce do nas przyjść i ja uważam, że po prostu nie ma co się jeszcze tak ciepło ubierać, no bo wiecie sami, jak to jest. Po co się przegrzewać. Kolejny sweter, który kupiłam za 8 zł, ma kolor taki lekko różowy, urzekł mnie niesamowicie wzór na tym swetrze i takie przesłodkie rękawy w kropeczki. Ten sweter jest, może tego nie widać, ale on jest dosyć mocno tutaj na dole zmechacony. Ja mam taką bardzo fajną maszynkę do czyszczenia tego typu swetrów i po prostu już widzę, jak go sobie odświeżę i będzie wyglądał rewelacyjnie. W kolejnym lumpeksie, w którym kupiłam 3 bluzki, w tym jedną bluzkę dla swojej mamy, której już Wam nie pokażę, bo ta bluzka pojechała do mojej mamy. Jest to bluzka z H&M-u rozmiar M, chociaż ta M-ka jest naprawdę bardzo duża, bo to jest taka bluzka lekko oversize. Ma ona kolor koralowy, nie wiem czy to widać, bo taki widać bardziej kolor na kamerze, bardziej taki malinowy. Mimo tego, że ona ma taką właśnie, wygląda na taką bardzo oversize i jest taka bardziej lekka, zwiewna, to elegancji dodaje tej bluzce wykończenie rękawków takim satynowym materiałem. Bardzo fajna bluzka. Za 3 bluzki w tym lumpeksie zapłaciłam 9 zł, więc za tą bluzkę i za tą, którą teraz Wam pokażę, czyli taką zwykłą, basicową, na rękaw 3/4, na guziczki, zapłaciłam 9 zł razem z tą bluzką dla mojej mamy. Bardzo fajne, lekkie, takie przewiedne bluzki do chodzenia na co dzień. Myślę, że ok, za 9 zł, myślę, że to nie jest jakiś większy wydatek. Również z H&M-u i tu w ogóle śmieszna sytuacja, bo ta chyba tunika, słuchajcie, chyba tunika ma rozmiar, słuchajcie, XS. To kosztowało wcześniej 21 zł, ja kupiłam to za 5 zł. Jest to gdzieś do połowy uda, jeśli o mnie chodzi, więc można to chyba nazwać tuniką. Spodobało mi się to niesamowicie, ponieważ ona jest na górze taka kremowa, a na dole przychodzi w taki motyw kwiatowy z motylami. Bardzo fajnie to wygląda, jest, mówię, no, bardzo fajny motyw i pomyślałam sobie, że za 5 zł to czemu by nie wziąć jej, tak wiecie, wiecie jak to jest, jak już się coś znajdzie, to mówię, dobra, już się zlituję, wezmę. Przed moim wyjazdem, czyli gdzieś tam chyba w czwartek czy w piątek, chyba w piątek, albo w czwartek, w takim lumpeksie, w którym kupiłam również materiał, który będzie na poduszki, które uszyje mi Ania, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Z tym materiałem właśnie kupiłam coś takiego, co jest jakby, jakby to powiedzieć, alternatywą dla osób, które nie lubią włosów oplatać sobie ręcznikiem po umyciu. I to jest też taki jakby właśnie ręcznik, słuchajcie, z mikrofibry, w ogóle niezniszczony, który sobie nakładamy tutaj na głowę i tym zapięciem zamykamy te włosy tutaj na tym guziczku i sobie nasze włosy z naszą głową siedzą tutaj w tym turbanie. Turban w ogóle nie jest zniszczony, ma kolor taki łososiowy. Ja ten turban kupiłam z materiałem, który, jak już powiedziałam, starczy na 4 jaśki i zapłaciłam za to 7 zł. I teraz może przejdę do zakupów z soboty, które zrobiłam w lumpeksie, w moim ulubionym lumpeksie w Słupsku. A może nie. Może jeszcze najpierw Wam pokażę z innego lumpeksu w Słupsku, w którym wszystko było w tym dniu po, słuchajcie, po 3 zł.
i kupiłam, słuchajcie, taką metaliczną na takim niezbyt długim pasku kopertówkę. Ona na zewnątrz, słuchajcie, nie ma prawie żadnych zniszczeń, aczkolwiek w środku wygląda na lekko taką używaną, taką trochę lekko może przybrudzoną, że tak powiem. Ale na zewnątrz w ogóle nie ma żadnych zniszczeń, bardzo mi się spodobała. Ona tutaj wygląda co prawda na srebrną, ale ona naprawdę ma taki bardziej taki metaliczno wpadający może lekko w złoty kolor. Również w tym samym lumpeksie udało mi się kupić bluzkę, która urzekła mnie tak naprawdę tym, że ma takie świetne rękawki. Ja w ogóle nie cierpię bluzek takich zwykłych, wiecie, takich t-shirtów z takimi mocno zaznaczonymi rękawami, a to po prostu te rękawki tak pięknie się układają na ramionach, że to po prostu wygląda tak lekko i zwiewnie, że naprawdę bardzo przyjemnie. Bluzka jest, słuchajcie, wbrew pozorom naprawdę bardzo mała, chociaż na metce mamy rozmiar XL, słuchajcie, XL, więc ja uważam, że to w ogóle chyba nie jest XL, bo bluzka naprawdę wygląda na dosyć małą. I również w tym lumpeksie za 3 zł kupiłam bluzkę taką w, tak, różowo-pomarańczowe paski. Ona w ogóle wyglądała na pierwszy rzut oka na taką bluzkę typu nietoperz, ale te rękawy ma dosyć takie mocno zwężane przy końcach i ona wygląda na taką po prostu fajnie, lekko taką, jakby powiedzieć, taką upadającą, że tak powiem. Tak, myślę, że to tak można nazwać tą bluzkę. Lekko upadającą, bardzo fajna, lekka i bardzo fajny taki niesztuczny materiał, bo ja teraz staram się nie nosić rzeczy, które są w jakiś sposób właśnie jakieś bluzki, jakieś takie mocno sztuczne. I teraz przechodząc do lumpeksu, do którego pojechałam specjalnie, byłam o godzinie 9, to był dzień po dostawie, nie było zbyt dużo osób przez pierwsze tam 20 minut, ale później już było naprawdę bardzo dużo osób. Zacznę może od takich mniejszych rzeczy, a później pokażę Wam na koniec takie perełki. Pierwszą z nich jest zwykła biała czapa, bardzo wielka czapa z białej włóczki. Bardzo fajnie wygląda i ona jest naprawdę taka mega oversize na głowie, ale ja uwielbiam takie czapki, nie cierpię takich czapek mocno przylegających do głowy, bo tak się nie czuję zbyt komfortowo. Wszystkie te rzeczy, które Wam teraz pokażę, kupiłam właśnie teraz w tym ostatnim lumpeksie. Kolejną rzeczą jest taka bluzka, którą kupiłam sobie do spania. Prawie wcale nie jest zniszczona. Zresztą, no mówię, no jest taka świetna, urzekła mnie niesamowicie. Ja kiedyś miałam z tym motywem puka chyba, tak? Torbę gdzieś tam nawet mam, nawet nie wiem gdzie jest. W ogóle w tym lumpeksie kupiłam bardzo mało rzeczy, jeśli chodzi o ciuchy. Kupiłam więcej takich rzeczy, zresztą sami zobaczycie. Ale mimo tego jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Takie zwykłe, słuchajcie, czarne spodnie. I to są spodnie typu taki, może nie dres, ale taki naprawdę materiał jest bardzo dobry jakościowo. Spodnie w ogóle nie są w żaden sposób zniszczone. I właśnie przez to, że spodnie wyglądają na praktycznie nowe, pomyślałam sobie, że je wezmę takie właśnie do śmigania. Nie wiem, może to są takie, nie wiem, czy ala dresy, czy jakieś, no nie wiem, trudno powiedzieć, bo to nawet nie są leginsy, to są zwykłe, normalne, proste, czarne takie spodnie, ale one są takie jakby lekko wpadające właśnie w dres. Nie wiem, może będę miała je do ćwiczeń, zobaczymy. Kupiłam dwie torebki. Jedną torebkę zostawiłam mojej mamie, taką bardziej jakby, nie wiem, słomkową, nie wiem jak to nazwać, z taką świetną, pięknie wyściełanym materiałem, chyba bodajże z chausa czy z kropa, już nawet nie pamiętam. Zapinana na zamek, nie miała żadnych zniszczeń. Mnie udało się właśnie kupić tylko dwie torebki tak naprawdę, które tą, którą właśnie dałam mojej mamie i jedną dla siebie, które faktycznie w ogóle nie miało żadnych zniszczeń, bo każda zawsze z tych torebek, które są tam na wagę, ma jakieś lekkie zniszczenia. I mnie udało się kupić, słuchajcie, taką torebkę, która tak na początku wydawała mi się, że nie ma żadnych zniszczeń, dopiero później w domu się zorientowałam, że coś jest z nią nie tak, ale tak naprawdę to jest nic. Torebka wygląda, słuchajcie, tak. Ma taką tutaj żółtą rączkę. Tu ma takie jakby wykończenie, nie wiem jak to nazwać, takiego a la krokodyla, otwierana na taki przekrętło i ona jest, słuchajcie, w środku w ogóle w żaden sposób niezniszczona. Ona jest z chausa i ona jest na taki
pasek długi. I na pierwszy rzut oka w ogóle nie ma żadnych zniszczeń. Słuchajcie, nawet nie ma przetarć tutaj na bokach, które zazwyczaj te torebki mają. Gdzieś nie ma pourywanych tutaj tych łączeń, które są, które podtrzymują nam pasek. Jedynym mankamentem, słuchajcie, w tej torbie jest, już Wam pokazuję, to, że tutaj jak podnoszę to do góry, to to jest tutaj takie krzywe i ona po prostu jakby już tutaj lekko odchodzi, więc ja ją kupiłam tak naprawdę nie, żeby ją nosić na, tutaj za to, tylko żeby właśnie ją nosić na ramieniu albo tak przyłożoną w połowie, więc myślę, że to tak naprawdę w ogóle w żaden sposób mi nie przeszkadza. Mówię, na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie zauważyłam, że tutaj jest to takie krzywe. Bardzo mnie urzekła ta torebka, tym bardziej, że ja takich torebek do tej pory nie nosiłam i pomyślałam sobie, że czemu nie, może tym razem kupię coś innego. Również kupiłam, słuchajcie, na wagę były te torby, bo oczywiście wszystkie zakupy, które zrobiłam w tym lumpach, się zrobiłam tylko i wyłącznie na wagę. I kupiłam, słuchajcie, dwa różne kolory. Pomarańczowy i zielony. Już Wam pokazuję, to są takie torby, ja to nazywam torby na zakupy. One były jeszcze, słuchajcie, w folii, zapakowane są, one mają taki materiał ala materiał, nie wiem jak to nazwać. Dziwny trochę materiał, bo one w środku mają taką, nie wiem, to jest chyba plastik jakiś, mają takie wykończenie bardziej, jeśli chodzi o rączki, skajowe. Tak, bo to nie jest, wiadomo, że to nie jest żadna skóra, bo to są, ja mówię, no to są dla mnie takie torby na zakupy do jakiegoś, na jakiegoś szybkie zakupy, gdzie by to włożyć takie, może nawet nie ekotorby, no bo wiadomo, że to nie są ekotorby, tylko po prostu to są takie torby, żeby gdzieś tam mieć ją w torebce i ona zajmuje mniej miejsca. I kochani, takie torby między innymi kupiłam również dla Was. One są bodajże, skąd one są? Z Cropa. I one, słuchajcie, tak są sprzedawane. One są sprzedawane na wagę właśnie w folii, więc tam nic po prostu w tych torbach nie jest zniszczone. Również w lumpeksie, słuchajcie, tutaj kupiłam tego trochę więcej, bo no są to rzeczy, jak wiecie, no już o tym wcześniej mówiłam, są rzeczy sprowadzane z tych sieciówek typu House, Crop, Mojito, Reserved i tam po prostu możemy kupić rzeczy nowe. Słuchajcie, kupiłam restopy na wagę. Fioletowe, zielone i, Boże, co ja mówię, tu są fioletowe, a tu są takie śliwkowe. I w ogóle to jest najśmieszniejsze, bo na początku było już 19,90, 14,90, na końcu jest 6,90, a na końcu jak zwykle ja je kupuję na wagę w lumpeksie. Jest to rozmiar, słuchajcie, 3/4 i 1/2, a 3/4 to jest tutaj na 168 cm do 178 cm wzrostu i od 90 do 115 cm w obwodzie bioder, a 1/2 ma 158 na 168 wzrostu i na 85 na 110 w obwodzie bioder. I żeby nie było, że nie pomyślałam o Was, takie rajstopy również będą do wygrania dla Was w którymś z moich rozdań, które planuję również zrobić, myślę, że tak w okresie właśnie świątecznym. I teraz pokażę Wam na końcu rzeczy, które udało mi się kupić, czyli buty. W tym lumpeksie można kupić takie buty, słuchajcie, że po prostu ktoś, kto nigdy nie był w takim lumpeksie, może po prostu czuć się lekko dziwnie, bo naprawdę lumpek sprowadza rewelacyjne rzeczy z tych sklepów i są to najczęściej po prostu buty, które są mierzone w sklepie. To nie są buty jakieś tam, wiecie, noszone przez kogoś, bo one takich śladów użytkowania nie posiadają. Pierwsze buty wyglądają tak. Tutaj są, są na zamek i faktem jest, że tutaj jest lekko zjechana ta podeszwa. Ale ja postanowiłam, że te buty oddam sobie do szewca i one będą wyglądały jak nowe. Bardzo fajne, praktycznie tutaj w ogóle żadne niezniszczone. Kolejne buty, które udało mi się kupić i niestety z tymi butami, a może nie, może zacznę jeszcze o tych butach, które chciałabym Wam pokazać. Kolejne buty to są czarne, takie wysokie buty, które wyglądają w ten sposób. One są
w moim przypadku przed kolano. Jeśli chodzi o podeszwę, to ona wygląda, słuchajcie, tak, czyli to są buty mierzone tylko i wyłącznie w sklepie. I to jest rozmiar 38 i ja chciałabym Wam coś pokazać, co znalazłam w jednym z tych właśnie butów płaskich, czarnych, bo to jest po prostu niesamowite. Ale gdzie to jest w ogóle, to ja nawet teraz już nie wiem. Słuchajcie, znalazłam cenę tych butów, które były do kupienia, bo nie wiem gdzie, ale teraz nie widzę ich. Te buty były do kupienia w sklepie za 329 zł. Nie mam tego, chyba to wyrzuciłam. I były wszystkie metki, było nawet zaznaczone to, że one są zrobione ze skóry, czyli te buty kosztowały w sklepie 329 zł, tak? Te buty kosztowały 329 zł. One nie mają, słuchajcie, żadnych uszkodzeń. Żadnych uszkodzeń. Te buty, zobaczcie, jak wygląda podeszwa. To są buty tylko i wyłącznie mierzone w sklepie. Nie ma żadnych zniszczeń, żadnych otarć, niczego. Niesamowicie jestem zadowolona z tych butów. Kupiłam jeszcze w tym lumpeksie buty dla swojej mamy, też nowe takie półbuty zapinane na zamek. I dla swojego taty też nowe kropa czarne, bardzo fajne, takie ala trekkingowe. Tak, i słuchajcie, naprawdę no, rewelacyjne są te buty. I udało mi się również kupić, słuchajcie, takie buty, które są również z firmy Reserved i są na obcasie. One wyglądają tak, są na obcasie, też są tylko ślady użytkowania takiego mierzenia w sklepie. Są dosyć wysokie, ale też przed kolano. Wydaje mi się, że też są te buty takie skórkowe. Powiem szczerze, że nie wiem jak to się stało, ale ja te buty kupiłam, przymierzyłam je w lumpeksie. Jest to rozmiar 39. Ale niestety w domu okazało się, że ten but po prostu jest jak najnormalniej w świecie na mnie za duży. I kochani, ten but po prostu, no ja nie mogę chodzić w butach za dużych. I te buty po prostu planuję sprzedać, bo tu już nie chodzi o zarobek, tylko chodzi o to, żeby po prostu one nie leżały, bo po prostu szkoda mi ich, a tym bardziej, że one są naprawdę w bardzo dobrym stanie, w ogóle nie są zniszczone, w środku są, mówię, no zazwyczaj ten but prawy jest najczęściej mierzony w sklepach. Szkoda, ubolewam bardzo, bo buty są rewelacyjne, przepięknie wyglądają na nodze, no ale niestety nie będę nosiła buta, który będzie mi człapał na nodze. Bardzo ubolewam, no mówię, bo buty są naprawdę w bardzo dobrym stanie i no żałuję bardzo, bardzo żałuję, bo są naprawdę bardzo ładne, w ogóle prawie niezniszczone i no szkoda, bo one były w ogóle jedne były takie buciki, ale są rewelacyjne i no mówię, no szkoda bardzo. I to wszystko, jeśli chodzi o moje dzisiejsze, to znaczy może nie dzisiejsze, ostatnie zakupy lumpeksowe. Mam nadzieję, że Wam się coś spodobało. Jak już wcześniej na początku powiedziałam, nie pokazałam Wam jeszcze biżuterii, którą kupiłam, która również będzie dla Was, ponieważ jest to nowa biżuteria i w ogóle w żaden sposób nieuszkodzona. Mam nadzieję, że postaram się dla Was nagrać jutro filmik z dalszym holem zakupowym, właśnie sobotnim, i pokażę Wam w tym holu właśnie tą biżuterię, którą udało mi się jeszcze kupić w tym lumpeksie. Najśmieszniejszą rzeczą, która mnie spotkała w tym lumpeksie, i jedna osoba, której opowiadałam później o tym moim w ogóle szale lumpeksowym, to, że w tym lumpeksie, słuchajcie, od pół roku jest terminal, w którym można po prostu w tym lumpeksie płacić kartą. Po prostu pierwszy raz w życiu spotkałam się z tym, że w lumpeksie można płacić kartą. I całe szczęście, że mogłam zapłacić kartą, ponieważ nie wiem, czy moja gotówka byłaby w stanie opłacić sobotnie zakupy w tym lumpeksie. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie koniecznie, czy podobało Wam się, czy może Wy coś kupiłyście ciekawego. I zapraszam Was chyba jutro na kolejną część moich sobotnich zakupów. Dziękuję i pozdrawiam Was.